Tak, pierwszy filmik po długiej, wakacyjnej przerwie. Muszę się przyzwyczaić, gdzie kamerka jest, jak telefon jest w poziomie. Odruchowo patrzę na górę, jakbym nagrywał w pionie. No, taki mały update pewnie. Nagram trochę krótszych filmów na Facebooka, a na YouTube'a zmontuję to. Zmontuję to w jedną większą całość. Będzie się lepiej oglądało. No, wyszła taka przerwa wakacyjna. Trochę odpoczynku, zajęcia się sobą. Czy odpoczynku od nagrywania, bo tutaj cały czas się mieli, cały czas coś się dzieje. W życiu też się cały czas coś dzieje i to jest taka interakcja, jak to mój dobry znajomy mawia, input-output. Input-proces-output. Gdzie output staje się kolejnym inputem. I dynka pracuje. Uzbierało się trochę tematów. Muszę zobaczyć w ogóle na listę. Jak mi coś przychodziło do głowy, żeby o czymś nagrać, to sobie po prostu notowałem, o co chodzi, więc zacznę powoli to odhaczać. Na razie stwierdziłem, że trafił mi się taki trochę dalszy kurs. To wykorzystam ten czas powrotu. No, z takich ciekawych obserwacji, ponieważ pod wpływem tego, czym Olek się teraz zajmuje, czyli Feldenkraisem. Wiem, że Instytut Feldenkraisa powstaje w Lubinie. Zaciekawiło mnie to. Zacząłem już robić te ćwiczenia. Też byłem na jednej takiej sesji. I powiem szczerze, że niesamowicie ciekawa sprawa. Cięło i nie było możliwości potwierdzenia, że tu są prace drogowe za moment. No. W każdym razie no, ciekawa jest ta praca z własnym układem nerwowym. Dzisiaj zauważyłem, że to już od jakiegoś czasu, ale zmniejszyła się moja tolerancja na... Jezu, człowieku, jedźże! Ja pierdzielę. Zmniejszyła się moja tolerancja na sztuczne aromaty, zawsze smakowe. Także naprawdę dziwne i ciekawe uczucie. I faktycznie ja też zauważyłem, że to się przekłada szerzej. Znaczy w ogóle, no, jeśli chodzi o pokarmy, to zauważyłem, że już tak intuicyjnie podszedłem, że po prostu zacząłem kupować rzeczy, albo przestałem kupować rzeczy sztucznie aromatyzowane smakowo. A z kolei nastawiłem się na takie bardziej naturalne smaki. Coś nowego. Też z takich jeszcze nawet dzisiejszych obserwacji, ponieważ ostatnio przewiało mnie trochę w nocy, padłem po prostu ze zmęczenia i spałem przy przeciągu, przez co jestem przeziębiony. Mogę trochę dziwnie brzmieć. Znaczy, nos na razie odetkany, cirrus zrobił swoje. I przy okazji właśnie tego kataru, przeziębienia, no to więcej czasu do poświęcenia sobie. To raz. Dwa, więcej uważności, ponieważ przez zatkany nos, zaprute zatoki, ciężej mi się myśli
i więcej uważności muszę poświęcać wykonywanym działaniom, ponieważ szybko się rozkojarzam, czas mi zupełnie inaczej płynie. Na przykład wczoraj zauważyłem, że mi wieczorem mijał w interwałach 5-minutowych, tak, gdzie po prostu takie przymulenie, patrzę na zegarek 5 minut później, a ja niewiele zrobiłem. Także mój wieczór głównie na czymś takim był oparty. Dużo, że się na zajęcia niewiele spóźniłem, bo to już by była niezła wtopa. Na szczęście udało się, że jakoś, przepraszam, że suche powietrze zrobiło swoje od klimy na sali. Odetkało się, dotleniłem się i w miarę normalnie udało mi się funkcjonować. No, dzisiaj stwierdziłem, że jak mam normalnie funkcjonować, no to trzeba się trochę wesprzeć. No i zdziwienie w aptece, że już nie można kupić dużego opakowania cirrusu bez recepty. Afera z Bogatynią, o której mówił Witold Gadowski, zrobiła swoje. No i teraz duży cirrus tylko na receptę. A dla niezaznajomionych z tematem, to jak była ta akcja z Magdaleną Żuk w Egipcie, to przy okazji wyszło, że w Bogatyni działała ekipa, jakaś wietnamska mafia, która skupowała cyrrus i miała sposób na przekształcanie go w metamfetaminę, więc tam po prostu w hurtowych ilościach cyrrus był wykupowany i był przetwarzany na narkotyki. Najpierw był Gadowski wyśmiewany, a potem się okazało, że to prawda i tam rozbili całą fabrykę. No ale teraz bez recepty widać, uda się tylko kupić małe opakowanie, no bo kosztowo jest mniej opłacalne, choć przypuszczam, że ktoś chce z tego robić narkotyki, to po prostu podniesie cenę i będzie te małe opakowania kupował i po prostu. No, ale właśnie dużo uważności w tym, co robię, jest wymagane. Szybko wylatuje z głowy. No, ale ćwiczenie, praktyka, przygoda. Proszę, że jeszcze parę dni i sobie to zestawię. To sobie z dawnym mną, który by inaczej reagował. Obserwacji. O, też na przykład ostatnio się zdarzyło tak, że miałem więcej wolnego czasu, gdzie też nie, z jednej strony nie planowałem urlopu, ale się przydarzył urlop, bo samochód po dłuższy czas naprawię. Też chciałem ten czas, w tym czasie rozebrać mojego laptopa i go przeczyścić, przepastować procesor, kartę graficzną. I szczerze, do mnie dalej nie dociera, że ja to zrobiłem. Udało się, bez spieprzenia tematu. Wszystko działa, temperatury się dosyć mocno poprawiły, ciszej działają wentylatory. Do mnie to dopiero, już prawie tydzień minął, a do mnie to dopiero zaczęło docierać, że kuźwa, ja to zrobiłem. Udało się, wszystko działa i tak, no zrobiłem to z filmem instruktażowym, to też nie będę z siebie robił jakiegoś fifarafę wielkiego, ale mimo wszystko się po prostu udało i I did it. No, też miałem moje ulubione słuchawki DJ-skie, poduszki się już zaczęły łuszczyć, się syf zaczął robić, jak grałem, to miałem tutaj pełno jakichś takich strzępków. No to stwierdziłem, dobra, zanim się zdecyduję na zakup nowych słuchawek, które tanie nie są, zobaczę, jak to jest z wymianą poduszek, bo poduszki na pewno tańsze.
No i było trochę mordowania, trochę wiary w temat, ale jak się udało zawziąć, to no, instrukcji powinno być do zakładania tych poduszek. Po prostu najpierw wypić jedno piwo, a potem się brać do roboty. Fakt, za trzecim podejściem się udało, ale to trzecie podejście... Znaczy fakt, był jeden komunikat od sklepu, który sprzedawał, a mianowicie: robi pan to na naszą odpowiedzialność, jak pan zniszczy, to wymienimy, prześlemy nowe. Jak dostałem komunikat, mogę zniszczyć, to się udało. I też jakoś tak wczoraj, dzisiaj dopiero to do mnie zaczęło docierać, że wow, ja mam to zrobione i jest fajnie. Momento. Wolny. Także... interesting. No, ale właśnie przez lipiec sobie od wielu rzeczy odpocząłem. Prawie 2 tygodnie było wolnego od taksi. Są w ogóle tylko praktycznie jakieś tam zajęcia były prowadzone. Zumby Gold. Przydał mi się ten odpoczynek. Oczywiście się śmieję, że to był tak, jak jest w menedżerze zadań w Windowsie proces bezczynności. To u mnie proces bezczynności pozostał podkręcony do chwilami do 100%. Po prostu nastawiłem się na totalną regenerację, odpoczynek i obserwowałem siebie w tym wszystkim. Jak reaguję na moją bezczynność, jakie myśli mi przychodzą do głowy właśnie w sytuacji, kiedy ja po prostu chcę odpocząć, chcę się zregenerować po niezłym zapierdzielu, ponieważ z racji tego, że już nie będzie tak szumiało, odsunę szybę. Z racji tego, że samochód był długo w naprawie i no to akurat tam będzie pewnie, znaczy nie pewnie, no będzie wypłacone przestojowe, utracone dochody, bo to była likwidacja stuczki, gdzie mi kiedyś ktoś wjechał w tył ładnie, to no tam trochę zeszło z dodatkowymi jakimiś tam kosztorysami, z oczekiwaniem na części i tak dalej. No to przed tym oddaniem do naprawy była po prostu ostra jazda, żeby jak najwięcej zarobić, żeby mieć później z czego żyć, no bo dopiero po zakończeniu naprawy mogłem się starać o przestojowe. Co też uczyniłem, no ale na razie czekam na decyzję, jak to będzie wyglądać, co to się będzie toczyć dalej, więc trzeba było mieć pieniądze na życie. Więc wtedy się mocno przycisnąłem aż do obrzydzenia. Ale jak to? Z drugiej strony dałem radę i pożygu nie było. Także też obserwowałem siebie. Jak już się zaczynało robić mało fajnie, emocjonalnie, czułem się przepracowany, dość. Okazywało się, że czasem wystarczyło po prostu 15-20 minut takiego psychicznego odpoczynku i to było ok. Także taki życiowy update. No, jeśli chodzi o jakieś tam takie, że tak powiem, tematy zadane, no to będę dogrywał w dalszej kolejności. Muszę po prostu zobaczyć na listę, co tam jest. W razie czego jeszcze poukładać w głowie i to zwerbalizować. O, jak się tu ładnie przyblokowało. Teraz ja bym męckę zrobił. Ale nos się odetkał, więc jest dobrze.
więc refleks się poprawił. No. Dobra. Na razie tyle. A, właśnie, już wiem, bo tak dzisiaj mi się to zaczęło właśnie kojarzyć, bo ostatnio zacząłem oglądać właśnie... taki kanał na YouTubie dotyczący naprawy komputerów. Inspirujące, bo tam ciekawe psychoanalogie można wyczaić. Wczoraj na przykład właśnie oglądałem film, gdzie zaczął ten Louis, który to prowadzi, zaczął naprawiać laptopa, później się, że tak powiem, usterka pogłębiła w trakcie naprawiania. Właśnie skojarzyło mi się właśnie, jak to, że to wygląda trochę jak z sesjami indywidualnymi, z pracą terapeutyczną, a mianowicie, że co w sytuacji, kiedy się po prostu coś spieprzy w stosunku, że się coś spieprzy bardziej w stosunku do tego, co było wcześniej. Jak to co? Zero płakania, tylko kuźwa, jedziemy dalej i naprawiamy aż do skutku. No i w sumie to takie sytuacje też się mogą zdarzyć w sesjach terapeutycznych. Że po prostu wyjdzie, dużo rzeczy jest ze sobą połączonych, więc pewne rzeczy mogą wyjść bardziej niż u innych, albo bardziej niż się tego spodziewało. No i co? Nie ma tu miejsca na ucieczkę, trzeba po prostu zakasać rękawy i ogarnąć temat. Po prostu zająć się tym, co jest do zrobienia. I to zrobić. No, także... Kanał się chyba nazywa Rossmann Group, jeśli dobrze pamiętam. Już nawet po nazwie nie wchodzę, tylko po prostu mi YouTube sam podsuwa. A że właśnie jest tam parę rzeczy tak fajnie wytłumaczonych, jak pewne rzeczy działają, to pomaga później w pracy terapeutycznej. Bo bywa inspirujące. Zresztą w sumie miałem nawet w planie nagrać na temat jednego z filmów. Na temat jednego z filmów właśnie. Koleś, można powiedzieć, że jest świadomym, nieświadomym. Nie, nieświadomym. Tak, nieświadomym, świadomym ambasadorem tresury Matrixa. Ponieważ jego podejście do życia bardzo się pokrywa z tym, co jest w tresurze, ale to tak naprawdę tresura to nie jest nic odkrywczego, tylko jest pewien sposób podania tego, co jest w wielu innych źródłach. Tylko jest nastawiony po prostu na praktykę, praktyczność i to jest fajne. Po prostu jedna z możliwych zabawek, które można używać albo i nie. Wolny wybór, święta zasada. No i tak miałem dogrywać do tamtego filmu. Się tyle narobiło, że nic nie dograłem. No to będę teraz dogrywał, ile mi tam wpadnie do głowy. Teraz co mi chodzi po głowie, bo wracam z animacji tanecznych. Trochę drogi przede mną. Jeszcze jakieś 30-40 minut. Także się trochę wygadam. Szuknę trochę. Włączę sobie klimę. Delikatnie. Żeby osuszyło powietrze w samochodzie. No. Wczoraj ciekawa rzecz się pojawiła w rozmowie z dobrym znajomym, który przez ostatnie pół roku po prostu taką katapultę zrobił w pracy nad sobą i w rozwoju osobistym, że szacun.
i miał okazję spotkać się ze znajomym, który też tam też hobbysta, tresurowy, interesujący się rozwojem osobistym, pracujący nad sobą, pracujący z lękami, z traumami różnymi, poznający to wszystko. Spotkał się z osobą, która studiuje psychologię akademicką. I tak mi opowiadał, właśnie, jak to wyglądało, ta rozmowa. I dobra, tablet jest. Myślałem, że już coś zostawiłem na. Będę musiał się wracać. Jest. It's okay. Don't worry, will be okay. No. I właśnie tak nie bardzo się mogli dogadać. I mi tak wpadło do głowy, że właśnie mój znajomy rozumie proces, a jego znajomy ma wiedzę o procesie. Także i to jest, można powiedzieć, to skąd się bierze czyś jakaś taka siła tresury Matrixa. Ale siła taka, że osoby, które tego spróbowały, mają trudność z obaleniem tego. Nie wiem, czy bym to tak nazwał. W każdym razie, ale siła praktyczna, dlatego, znaczy o, taka siła, że to po prostu niesamowicie działa. Ostatnio też właśnie miałem sesję z osobą, która już poprzechodziła przeróżne terapie i po prostu już spotkała się z moją znajomą po latach i tak od słowa do słowa wyszło, że już po prostu tak ma wszystkiego dosyć, tak nic nie działa, że jeszcze chętnie spróbuję właśnie sesji u mnie tresurowo-matrixowej. I odzew 2 dni później: chcę więcej, bo to działa. Zresztą nie tylko to, bo dzisiaj też dostałem fajne podziękowania właśnie za efekt pracy, za to, że zdecydowałem się podjąć i że była skuteczność. Także tutaj taka mała masturbacja i pochwalenie siebie samego. Cukierro narkotiko. Kofeino. Acido fosforano. Od rana za mną chodziło, żeby się napić Pepsi albo Coli. No cóż było zrobić? Trzeba się było dopiaścić. Bez januszowania. Dobra, momentu. Uda mi się wyprzedzić. Mi się nie uda wyprzedzić. Nie uda mi się wyprzedzić. O, już zakliczy? Szybko poszło. Dobrze jest. No. Przemyśleń. Ostatnio się tak
Używam określenia, że się zastanawiałem, gdzie jest to określenie fałszywe. Z prostej przyczyny. To mi samo przychodzi do głowy. Gdzieś skupia moją uwagę i jakby informacja sama leci na ten temat. Coś jak odczytywanie kodu kreskowego, że moja uwaga jest skanerem. Zwrócę na coś uwagę, klik, jakaś tam podstawowa informacja jest pobierana z przestrzeni. Zwróciłem uwagę na to, że dużo dzieciaków i młodzieży właśnie chodzi z głośnikami, słucha głośno muzyki. Tak sobie zadałem pytanie, o co z tym chodzi? Bo to tak od jakiejś tam grupy wiekowej się zaczyna i właśnie w sumie już chwilę temu miałem nagrać na temat film i zaraz popłynęła fala informacji, że te dzieciaki kojarzą te głośniki z miłością, tą muzykę z miłością. A jakim cudem? Jaka jest metoda w tym szaleństwie? A mianowicie... jest ogromna rzesza dzieciaków, która była... wychowywana przy tabletach, przy telewizorach, przy radiach. Na zasadzie masz tutaj, oglądaj sobie, słuchaj sobie, a tatuś, mamusia pójdzie się zająć swoimi rzeczami. Więc mi to popłynęło w ten sposób właśnie, że dzieci kojarzą to, jakby mieli rodzica przy sobie, czyli miłość. Czyli swoją bramę, przez którą przyszli na świat. Czują się wtedy pewniej, bezpieczniej i mimo, że to się wydaje absurdalne, ale czuję, że właśnie tak jest. Do tego druga strona tego medalu jest taka, że tak, gdy były tak zostawiane, a pragnęły uwagi, no to teraz tą uwagę dostają w momencie, kiedy idą i napieprzają tymi muzyką z głośniczków Bluetooth, czy... no, przepraszam, to są głośniczki Bluetooth. Były telefony, ale teraz te głośniczki Bluetooth, takie małe, przenośne, są w tak absurdalnie niskich cenach, że to po prostu idzie jak woda. I w ten sposób też leczą swoje deficyty związane z brakiem uwagi rodziców w tamtym czasie. Więc... sorki za takie zwiechy, ale jadę trasą, którą bardzo dawno nie jechałem i tak ogarniam. Poza tym jeszcze jest piękne niebo. Też podziwiam. No, ale jeśli chodzi o ten temat, to chyba wszystko. Inna sprawa jest taka, że te wakacje jest festiwal chmur. Gdzie nie spojrzę, to po prostu są jakieś niesamowite kształty, coś ciekawego. Właśnie teraz jest chmura, no już trochę się rozwiała, ale była taka jakby dziewczyna na łodzi z rozwianymi włosami. Sobie może obrobię ten film na komputerze, to bym powklejał
właśnie zdjęcia niektórych chmur, które porobiłem, bo naprawdę coś niesamowitego. Jest niesamowity festiwal chmur, tak piękne chmury w takiej ilości, gdzie się w piękne kształty układają, albo jakieś takie śmieszne kształty. Nie pamiętam, żeby w ciągu jednego roku taka ilość była. A lubię patrzeć w niebo. Także polecam, jeszcze myślę, że tego będzie trochę. A co jeszcze? A to jeszcze wrócę właśnie do tego rozumienia procesu. Tak właśnie oglądam Louisa Rossmana na Facebooku. Nie, na YouTubie. Na Facebooku to mnie już prawie nie ma. Nie chce mi się tam wchodzić. Dawniej dużo siedziałem na fejsie. O, jeszcze to tak. Dużo czasu poświęcałem na fejsa, a teraz nie mam czasu na fejsa. Tyle rzeczy się dzieje, tyle rzeczy mam do zrobienia, albo po prostu mam coś lepszego do zrobienia niż siedzenie na fejsie, okazanie sobie miłości. Lampienie się w Facebooka to dla mnie w tej chwili jest... Zresztą zawsze to był brak miłości. Ale to była ucieczka od problemów, od rzeczywistości, lęk przed rzeczywistością. A teraz się to zmieniło i efekty są piorunujące. Ustaw się ostrości! Ustaw się! Bo się zgubiłaś, to się odnajdź. W każdym razie właśnie rozumienie procesu. Louis Rossman jak opowiada właśnie, jak on diagnozuje te MacBooki czy inne rzeczy, bo zdarza mu się coś innego też naprawiać czy jego pracownikom, to już akurat głównie on opowiada właśnie, jak on analizuje obwody. Przypomina mi to z technikum systemy komputerowe, gdzie właśnie nauczyciel genialnie nam tłumaczył budowę komputera i urządzeń komputerowych na przykładach z życia, na przykładzie procesów z życia, które miały swoje analogie, czy mają nadal swoje analogie w układach logicznych, które się dzieją w komputerze. Także to też, jak oglądam to, raz, że mnie to świetnie uspokaja, zwłaszcza te streamy na żywo, gdzie jest kroczek po kroczku diagnozowanie, lutowanie, wymienianie tych układów, sprawdzanie tego wszystkiego, gdzie nieraz na jeden komputer poświęca godzinę czasu czy dwie godziny. Zdarzało się, że i 3-4. Takie streamy też robił. Taka kołysanka, gdzie w ogóle też dużo fajnych rzeczy mówi. Powiedzieć tych uniwersalnych, o których mówi też Tresura Matrixa i wiele źródeł rozwoju osobistego. No, to teraz powinno być szybciej. I koleś też przeszedł niesamowitą drogę w życiu. Ma niesamowicie analityczny umysł. Ze wszystkiego ciągnął naukę, ze wszystkiego ciągnął doświadczenie. Koleś wyleciał ze studiów inżynieryjnych, jakichś tam elektronicznych, i się po prostu elektroniki sam nauczył metodą prób i błędów. Po prostu. Psuł, aż zaczął naprawiać i czaić. Co i jak. Dobra, dosunę te okna. Ale piękny ptak.
taki lecący. Nie wiem, czy będzie widać. To jest naprawdę taki na pół nieba. Uwielbiam te chmury. Może się uda. Ale to już takich wielkich ptaków było kilka. Teraz może się zakręty tak poukładają, że się go uda uchwycić w kamerze. Ogona. Okej. Dobra. Udało się! Hi-ha! No. Udanego lotu. No. No i tak jak chyba mówiłem w poprzednim filmie, że właśnie on i jego środowisko promuje właśnie to, żeby ludzi uczyć naprawiać sprzęty, żeby się uczyć, jak pewne rzeczy działają, żeby się uczyć naprawiania i żeby ludzie mogli doznać tego niesamowitego uczucia, kiedy coś się samodzielnie zrobi, naprawi. No ja akurat właśnie jak ostatnio ogarniałem swoje laptopy, to no przy jednym tam przełącznik jeden zepsułem, na szczęście mało ważny, ale to był taki, można powiedzieć, testowy, który gdzieś tam pewnie pójdzie do utylizacji. A już, można powiedzieć, ten właściwy, przy którym było najwięcej roboty i był najbardziej skomplikowany, to no, zajęło to z 2 godziny. Będzie pliczka widać? Nie. Zajęło to trochę czasu, ale satysfakcja niesamowita, zwłaszcza jak się okazało, że wszystko działa i działa fajniej niż działało wcześniej. No. A to tyle na teraz. Wystarczy. O. Moja przestrzeń mi uruchomiła to oświetlenie drogi. Także będzie się przyjemnie jechało do domu. A to do następnego razu.